pierwsze Marek Lechowicz. Witamy. Po drugie, ale to nie oznacza, że gorsi czy mniej znaczący, grupa Smacznego też witamy. Panowie, przedstawcie się. Łukasz Kasprowicz i Janusz Brzykowski. Tematem naszego spotkania jest Grand Banda, czyli seria komiksowa, która pojawiła się lata temu, to już chyba jakieś 10 lat w ogóle. Strasznie stare zamieszka rzeczy. Magazyn Produkt, o ile mnie pamięć nie myli, wtedy był debiut. Marek Lechowicz jest tutaj sprawcą zamieszania, więc przypomnijmy, czym Grand Banda jest, co to za bohaterowie i o co w tym komiksie za czasów właśnie korzeni stworzenia całej tej historii chodziło. Tak, proszę bardzo. Mamy nawet całą prezentację, przygotowaną. Damy sobie radę bez pytań. Więc jak dojdziemy do tego momentu, gdzie trzeba będzie jakieś audio, no to wtedy będzie problem. Ale póki co nie ma problemu. Słuchajcie, no więc wszystko się zaczęło rzeczywiście, tak jak powiedział Przemek, od komiksu, który pokazywał się w magazynie Produkt nieodżałowanym. Potem Grand Banda pojawiała się w albumach komiksowych, tutaj widać Człowiek Parówka kontra Grand Banda. Pojawiły się też babcie w Gorących Głowach, w trzecim albumie z Człowiekiem Parówką. No było fajnie, wydaje mi się, że to się jakoś tam w miarę ludziom podobało. I pewnego razu, to było chyba już 3-4 lata temu, zacząłem pracować dla Grupy Smacznego i poszedłem tutaj do chłopaków, do właścicieli firmy. Łukasz jest jednym z współwłaścicieli firmy. Powiedziałem, słuchajcie, mam taki super fajny pomysł. Idealne na kreskówkę, zróbmy to. I oni powiedzieli, coś powiedzieli? Zobaczę. No. Studio, Grupa Smacznego, czyli studio animacji, które mieści się w Gdańsku, ma na swoim koncie takie realizacje, jak te tutaj, które widzimy. Część z nich jeszcze tak naprawdę nie widać, bo się cały czas toczą. Ale na przykład taki serial jak Mami Fatal można oglądać na TVP ABC, ale nie tylko w Polsce, ale również w różnych miejscach na świecie. Co tam się dzieje? Dobra. Ogólnie nasze studio, może ja wejdę w słowo, tak, właśnie, powiedz. Zajmuje się przede wszystkim animacją. Istniemy na rynku już lat 12. Tak jak Marek powiedział, mamy za sobą parę realizacji seriali, krótkie formy, nagrodzone gdzieś tam na świecie. No więc doświadczenie mamy duże. Przede wszystkim specjalizujemy się w serialach dla dzieci, więc dlatego ta Grand Banda wydała nam się obiecującym projektem. Marek pracuje u nas we Film. Mamy taką bandę, właśnie Grand Bandę naszą. Jesteśmy w Gdańsku, dużo ludzi u nas pracuje. To króciutko o naszym studiu, jaki mamy po prostu background, tak? I Marek, jako jeden z naszych pracowników, ale też po prostu rysownik i komiksiarz, przyszedł do nas ze swoim projektem i postanowiliśmy spróbować, co z tego będzie. Dalej zaczęła się praca nad tym serialem. No, korzystając z doświadczeń, zaczęliśmy wymyślać, jaki powinien wyglądać ten serial, żeby to się sprzedawało, bo forma komiksu jest... Wydaje się niektórym, że idealna do tego, żeby przekłada się na animację czy na serial, ale to nie do końca jest prawda, bo potem się okazuje, że z 8-stronicowego komiksu wychodzi, nie wiem, 30-sekundowa czy tam minutowa historyjka pokazana w obrazku, więc trzeba było wymyślić coś dłuższego, bo rynek telewizyjny, który chcielibyśmy to dystrybuować, jest wymagający i taka forma minutowa nie znajduje po prostu kupca. Więc musieliśmy wydłużyć tą historię do przynajmniej tam 8 minut. Tak teraz jest docelowo. Możliwe, że będzie dłuższa, te historie tutaj zobaczymy. I schemat odcinka wygląda tak. Są babcie, które mają problem. Idą do miasta. Mają też wnuczkę. I razem mają jakiś problem. Jest to jakiś tam z reguły zwyczajny problem, który próbują rozwiązać w niezwykły sposób. Za chwilę powiem dlaczego. Przy rozwiązywaniu tego problemu okazuje się, że napotykają przeszkody, które z reguły wytwarzają ich przeciwnicy, wąsacze, inne postacie z komiksu Marka. Pokonują wąsaczy, rozwiązują problem, wracają do domu. Taki jest mniej więcej schemat serii. Oczywiście swoje problemy rozwiązują w taki sposób grand, duży, taki kompletnie z czapy. Dlatego, że i tak było zresztą w komiksach, tak? One po prostu nie dbały o nic, po
prostu robiły swoje. Robiły to w sposób bardzo dziwaczny, ale ostatecznie osiągały swój cel. Jakby ta zasada została cały czas w kreskówce, tylko że no właśnie, tak jak powiedział Łukasz, musiała zostać mocno obudowana też o tę historię. Na przykład tego, że potrzebują słoik na dżem, żeby zrobić konfiturę, więc kradną z muzeum starożytny dzbanek, tak? Z monetami, monety wyrzucają, dzbanek zostaje. Tak było w komiksie i tak w sumie, powiedzmy, może zostać. Tylko że one teraz są troszeczkę takie, nie są aż tak niegrzeczne, nie? Bo one jednak... Tak, bo target tak zwany, czyli dzieci, które mają to oglądać, są młodsze i to... No już analizujemy ten projekt już od jakiegoś czasu, więc jesteśmy po wielu konsultacjach właśnie z potencjalnymi odbiorcami i kupcami, czyli telewizjami, więc musiało to zmodyfikować. No o czym opowiemy. Ja tu teraz troszkę do teorii się odniósł powstawania tego serialu, dlatego że Grand Banda to komiks, który zresztą tak samo jak twórczość Marka od samego początku był określany jako cartoon, takie kreskówkowe. To jest po prostu, Marek też to potrafił w dosyć dynamiczny sposób, żyjący, wychodzący z tych kadrów narysować. Jedną rzeczą jest zaprojektowanie postaci kreskówkowych, a drugą rzeczą wprowadzenie ich w życie, żeby ten ruch był faktycznie płynny, to działało. To jak Marek zaprojektował Grand Bandę wam pomogło, czy raczej tutaj troszeczkę było pod górkę? Tu troszeczkę jakby wyprzedzamy naszą prezentację, bo będzie o tym. No, cała plansza jest o tym, jak zmodyfikowaliśmy te postaci. I dlaczego? Od tych postaci komiksowych do postaci, które występują w filmie, czyli modeli, to się robi modele, bo to jest technika jest wycinankowa. Jeżeli ktoś tam się orientuje. W animacji po prostu to nie są rysowane kadry klatka po klatce, tylko to są modele cutoutowe i poruszane po prostu w programie Turcji. Teraz tak, mieliśmy też, jeżeli chodzi o tą samą jakby historię, co i jak. Tak? Podchodziliśmy na to w różny sposób, trzeba było zbudować ten świat, stwierdziliśmy, no dobra, skąd są w ogóle te babcie, kim one są, stwierdziliśmy, no dobra, w takim razie one są... Do poprzedniego slajdu było, że one są ex-agentkami, jedna jest z KGB, druga jest MI6 czy coś tam. Tak domyślnie, oczywiście, my nigdy o tym nie mówimy w serialu, nie? Są z dwóch różnych światów, ale z tej samej profesji i że one przez całe życie jakby używały tych super specjalnych swoich uprawnień i umiejętności, a teraz są na emeryturze, no bo jakby James Bond wygląda na emeryturze, widzimy, prawda? No, tak jak wygląda, ale liczymy na to, że nadal jest super agent, tak? I on nigdy, jak idzie po mleko, to też jakby on wchodzi jakby od tyłu. Po brytyjsku. Wchodzi po niemiecku, wychodzi po brytyjsku. No, także to... Teraz tak. No, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to co z tymi, z jakimiś, nie wiem, ze światem dookoła. Tak, więc na początku mieliśmy taki pomysł, żeby był taki pan Kowalski, który będzie symbolizował złe społeczeństwo i w ogóle całe zło z naszego społeczeństwa, które się sprzysięga przeciwko generalnie starszym osobom, bo jakie jest też jakby założenie tego serialu, żeby pokazywać grupie docelowej, czyli dzieciakom, ale nie tylko, że starsi ludzie to wcale nie muszą być jakieś takie nudne, stare pryki, tylko że jest z nimi fajna zabawa i w ogóle. Więc chcieliśmy to pokazać, że te babcie cały czas by zawsze, za każdym razem temu biednemu Kowalskiemu po prostu utrącałyby nosa. Ale to było słabe dosyć, więc... To nie było tak zabawne. Jak nosaczy to po prostu... Trzech, jeżeli ktoś kojarzy moje komiksy, to jest trzech naprawdę bardzo głupich panów w średnim wieku, takich Januszy. Zresztą na poczet tego serialu ich herszt, który w komiksie nazywa się Ryszard, został nazwany teraz Januszem. Więc teraz jest Januszem w serialu. Więc oni po prostu robią swoje, oni są takimi no, głupkami, którzy przez przypadek zawsze trafiają na te babcie. Są recydywistami i fanami Grilla. To jest ich tak, główny cel, zrobić grilla. Tak. Ale to troszkę odeszli się od kanonu, bo przecież wąsacze byli złodziejami biletów autobusowych. No właśnie. Było tak na początku, Marek chciał to przepchnąć, ale my jako nie tak zagorzali fani jego twórczości.
Mieliśmy do tego. I po prostu na grillu. Tak. Więc to jest to. Aha, był jeszcze po drodze, mieliśmy też. Nawet miał się pojawić tam Czopek Piotrek, nie? Ale w tym serialu. Ale szkoda. Ale go trochę szkoda. A to na końcu jeszcze będzie niespodzianeczka. Natomiast trzeba było też cały czas myśląc o tym, że mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli ten serial nie chcemy robić po to, żeby go żyć i tak dalej. Oni zawsze się zadawali jedno podstawowe pytanie. No dobrze, a czy tu nie są jakieś dzieci w tym serialu? Bo to jest, jak mówię jeszcze.